Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, witam Was bardzo serdecznie i w ogóle tak dziwnie trochę, bo nagrywam ten film o północy, a wy tym filmicie zapewne jakoś tak 7 rano, bo w sobie jest to reakcja, więc dużo montażu nie będzie, więc za ja to pewnie tylko utnę początek i koniec i Wam to spokojnie wrzucę na rano, żeby się mogli rano to zobaczyć tam do siania przed szkołą, przed studiami pracą i tak dalej, w zależności co tam sobie robicie. No, w każdym razie słuchajcie, dzisiaj, właściwie już no, niedobra jest. Jest północ, właśnie wybiera północ. Także wczoraj pojawił się trailer The Accurate, Także oczywiście oglądanko, reakcja i tak dalej. I faktycznie robię to dopiero teraz, bo dopiero teraz mam na to czas. Mimo, że ten trailer pojawił się chyba o 4, to większość godzin dzisiaj w domu nie było, i dopiero mam czas, żeby faktycznie zasiąść i sobie ten trailer obejrzeć. A oczywiście wiadomo, jak, żeby inaczej, no nie mogę sobie z tej przyjemności, żeby obejrzeć go z wami, żeby zrobić reakcję, przegrać sobie, przejrzeć i tak dalej. Także dobra, no słuchajcie. Do... No, będę wam więcej mówił. Przejdźmy do rzeczy i słuchajcie, jak wszedłem, pierwsza rzecz jaka mnie Matwia. Zobaczcie, 102 tysiące łapek w górę, do 80 tysięcy w dół. Coś tam się odwajło, coś z tym trailerem musi być nie tak. Nie wiem co, ale no nie bez powodu byłoby takie zminusowanie. Mamy 100 do 80, to jest prawie 50 na 50. Więc no, coś tu jest nie tak. Coś ewidentnie się tam zadziało, widzowie. Nie wiadomo co, za chwilkę zobaczymy. Także dobra, już naprawdę. Przejdźmy do rzeczy. close your eyes. Y, są? your eyes can deceive you. we must not trust them. Mm -hmm. tell me what comes into your mind. Mm. Balance. I see fire. Uh-oh. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. Happened. i sensed the darkness this isn't about good or bad this is about power and who is allowed to use it what is that Szczerze wam powiem, widzowie, ja nawet nie wiem co powiedzieć. W sensie. No. Dobra, ok. Jest 100 tysięcy łapek w górę do 80 tysięcy w dół. Oznacza to, że coś z tym teriem jest nie tak. I ja się zastanawiałem cały czas, tak oglądając, co może być nie tak z tym teriem. Dlatego tak właśnie będę taki właśnie skupiony, przepraszam, tak nie jakoś bardzo się coś gadałem. Po prostu zastanawiałem się, co może być z tym teriem nie tak. Nie, jedyna rzecz, mi chodzi do głowy, że ten jest taki. Okej, ok, w sensie, no dobra. Mamy The Aquarius. Chyba tą. Mi się osobiście, jak wydaje, że to będzie ta najmocniejsza produkcja tego roku. Przynajmniej tak bym chciał, żeby była. W sensie, raczej, bo ja osobiście uważam, że powinna być taka jedna potężna produkcja w tym roku i że The Aquarius ma szansę właśnie się nie ustać. No bo co innego mogłoby być? Bad no, badbać nie. E, Skeleton krótecznie. Mi się wydaje, że to Di Aquarius właśnie byłby tym, tym najpotężniejszym strzałem, ale. No, no nie, jakby. Nie ma tego takiego jakiegoś odpowiedniego rozmachu. Nie ma takiej potęgi. Nie, nie wiem, że cała potęga. W sensie, to jest taki po prostu ok. Nie ma tu czegoś nagle mega wielkiego, on jest po prostu ok. Po prostu ok. Nie wiem. Nie odczuwam, żeby tu było coś nagle. mega jakiegoś bardzo wielkiego, mega bardzo potężnego, mega bardzo fajnego. Ale też nie czuję, żeby coś było mega niefajnego. Nie wiem, nie rozumiem naprawdę, co tu jest nie tak. No po prostu sobie mamy pokazanie. E, mamy pokazanie. Modzików, mamy okres, okres herpabik, więc wszystko tak fajnie wygląda stylnie, że tak powiem. no bo, te, to Są to jednak te, te czasy świetności, nie więc to jednak no, wygląda odpowiednio. Po zgram wizualnym nie mam do czegoś przebić, a jak dobrze wiecie, ja się na wizualizacji, aż na efektach wizualnych aż tak nie znam. Dla mnie po prostu ma coś wyglądać ładnie i tyle. I nie ma jakichś takich naprawdę ich mega zauważonych błędów, ale tak bardzo się nie umiem szczegółowo przyczepić do takich rzeczy. Nie wiem, no, dam, że główna bohaterka, może z nią jest coś nie tak. Nie wiem, przyjrzyjmy się. Nie wiem, no. Wygoda po prostu. Nie ma jakichś większych odczuć ze względem mnie. Ona po prostu sobie jest. Jedi też są. Jedyne, co mnie tak większe osłupienie wprawiło, nie wiem czy to było w jakikolwiek widać, ale. To. To mnie wprawiło w jakiekolwiek osłupienie, że jest taki jakiś taki wybuch, mo wybuch, nieco złe słowo. Takie trzęsienie ziemi wołane mocą. No. No, no tu jakkolwiek, ale mówię, nie mam jakichś większych odczuć, jest po prostu ok. I te, może to właśnie jest problem? Że to jest ok, że nie jest coś potężnego jednak, produkcja, gdzie mamy tylu Jedi z okresu High Public, który nie wiem, ja, yy, czy on jest zdoby, czy nie. No, ja słyszałem, że jest, raz, że nie jest, nie znam się na tym szczerze mówiąc. Ja generalnie chcę zostać taką fajną, właśnie produkcję sobie o Jedi z okresu High Public, który wiem, że jest z okresem świetności, więc to będzie to można zobaczyć inaczej. Nie wiem, naprawdę nie wiem czegoś się spodziewać. Myślę, że będzie po prostu mech. Będzie tak po prostu okej okay, zwyczajnie. Nie odczułem jakiś jakichś większych odczuć i tyle, naprawdę. Nie wiem co mam więcej powiedzieć widzowie. Jest po prostu okej okay, zwyczajnie i tyle yy, nie wiem co to jeszcze mogłem moją uwagę jakkolwiek... Dobra, to rzucenie ten... O nie, wiem co jeszcze miałem powiedzieć. Wiem. A, nie to nie to. Tu właśnie. Tutaj, mnie to mnie ciekawi, o co chodzi, ale nie mam żadnego pomysłu, co tu się dzieje, e, więc no. Więc ja po prostu nie mam jakichś większych odczuć względem tego terenu. Jest po prostu dobrym te, nie dobrym, okej, okay. Jest po prostu ok te. Doby to by, Boże, że z doby to by było trochę więcej, okej. Okay. Co tu jest? E, patrzę, czy jest tu coś takiego w komentarzach, może interesującego, może ktoś to. O coś, Maja. Nie mam pojęcia o co chodzi z tym alienem. Nie mam pojęcia, nie rozumiem. No, To IC Fire wrong Universe. Nie wiem, czy to IC Fire jest naprawdę aż takie bardzo złą rzeczą, że ktoś to powiedział? Nie wiem, nie rozumiem, nie rozumiem. Ok, diskide. The... Dobra, nie wiem, nie rozumiem tego naprawdę. Jak dla mnie jest po prostu ok, nie ma co się ten, no już teraz 103 zamiast 102. Po prostu jest ok i tyle. Także cóż, dzięki, że wpadliście. To będzie na tyle w tym odcinku. Z do się spodobał. Stawcie łapkę w górę. Tak, o, tak o, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No a więc w takim razie widzimy się już niedługo. Nie wiem, czy w tym tygodniu. Nie myślę, że widzimy się w tym tygodniu, w niedzielę, pewnie jak zwykle. Chyba, że coś się tam wydarzy. Zobaczymy. W każdym razie, w takim razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.